No cześć, jedziemy kampanię procesów Into the Flames, misja druga. Okej, w płomieniach. Entaro Adun, Executor. Your defense of Antioch has restored my faith in the Templar caste. I admit that Tassadar's desertion has shaken my faith. Indeed, Aldaris. I would hope that the Judicator would put more faith in their Templar brethren. Tassadar. Where have you been? Be silent, Judicator. There is no time to waste. I have much to tell you. As you know, the Zerg vanished after the fall of the Terran world of Tarsonis. And though the Conclave bid me return home, I was compelled to remain. A powerful psionic call drew my attention to a remote barren world named Char. Apparently the call was answered by others as well. For upon Char, I encountered those who were once our brethren. The Dark Templar. Consorting with the Fallen Ones is heresy. Enough! Hear me, Executor. For I have learned much from the Dark Templar prelate, Zeratul. The Overmind controls its minions through agents called Cerebrates. Strike down the Cerebrates, and the swarms will surely fall. Executor, Tassadar may be right. If you can keep the Zerg occupied, my force may be able to penetrate their perimeter and slay the abomination. I pray we can trust you, Tassadar. Already I can sense the taint of the Fallen One's influence on your mind. You must return to Ire at once. My concern is for the safety of Ire, not the judgments of the Conclave. I will return when the time's right. No i jak widzicie, objawił nam się Tassadar. Ten ma plan, że polegający na tym, że mamy odwrócić uwagę zerków, podczas gdy Feniks będzie jakby się dobierał na dogodną pozycję, powiedzmy tak. Mamy zniszczyć też Cerebrate, czyli to, co kontroluje jakieś tam określoną jakby rój zerków jakby, taką określoną grupę, bo te Cerebrate jakby ją kontrolują. No i tam było też powiedziane, że jak będziemy je niszczyć, to po prostu zergi przegrają. No i Feniks musi przeżyć, żeby się nam nie przewrócił. Okej, okay, muszę przetrwać, widzę 15. Co? To jakaś kpina chyba jest, że ją tylko tyle miner. A, aż się zdziwiłem. Czy ja tylko tyle miałbym mieć minerałów? Oj, 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 co tak przycina? Tak nie miało być. Przypadkiem chyba przestawiłem prędkość gry dokładnie. Nie wiem do końca, jak to zrobiłem, ale spoko. Tutaj coś jest? Czy tutaj już nic nie ma? Muszę się jeszcze rozejrzeć lekko po bazie. Mała nawet ta mapa, muszę przyznać. Ej, poważnie? Znowu? Czym ja to robię? A, już wiem, czym to robię. Okej, okay, przyspieszam i spowalniam grę. Mam nadzieję, że nie będzie się to działo zbyt często. Jeszcze tutaj spojrzę na szybko. A tym też mogę to zrobić? A, faktycznie, dobra. Plus minus też spowalnię oczywiście rozgrywkę. O, są zergi, co ciekawe, białe. Znaczy kolor nic nie znaczy, ale po prostu ciekawie wyglądają. Jest też druga rampa. Widzę, że tak wcale ze mną źle nie jest, bo potrafię trafić w P. Bo Nexus mam zbindowany pod piątkę. Jak kliknę piątkę, no to oczywiście do niego się przemieszczam, bo ten P klikam. Nie muszę się wcale patrzeć na klawiaturę, żeby to zrobić. Nie jest to niczym jakimś dziwnym, specjalnie, mam nadzieję. Tutaj takiego psikusa, mam nadzieję, że mi Blizzard nie będzie robił, że gaz będzie specjalnie daleko, bo o ile zergami można zrobić dodatkowo hatchery bez problemu, to tutaj te Nexusy się raczej rzadko kilka z nich stawia, no ale jak trzeba będzie, to trzeba będzie. Wolę to niż gorsze wydobycie. No, zapraszamy. Cóż, ale jakoś pylony nie najlepiej trafią. Dobra, trzeba bardziej pewnie, widzę. Masakra, kiedyś to bez problemu trafiałem w całej klawiaturze, a teraz ten serka od ramy trochę rozleniwił. Aha, mamy wskazówkę, że możemy zbudować taki budynek, którego nie ma w StarCraft 2 w sumie. Może trochę szkoda, a może nie. Dzięki któremu możemy odnawiać baterie. Znaczy plazmę swoim jednostkom.
ten budynek nazywa się Shield Battery. Zrobię, żeby było ciekawiej. On tak wygląda, już go stawiamy. Oczywiście pylon musi go zasilać. Nie ma lekko. On się bardzo szybko buduje. Więc na przykład jeżeli grało się 1 na 1 i byliśmy bardzo szybko atakowani przez przeciwnika, no to można było na szybkiego zrobić taką baterię. Ona już ma 100 energii, więc może 100 tarczy zregenerować tak, żeby wam od razu pokazać, jak to działa, to... Aha, nawet nam tłumaczył, jak to działa. To zbiję mu troszkę plazmy. O, już jest zbita. I teraz kliknę prawym na to i się momentalnie wszystko ładuje. No jest elegancko. Jest to takie złe do obrony i... Czasem tego ludzie używali, ale naprawdę rzadko. Naprawdę rzadko, to trzeba powiedzieć. Co jest tutaj? Aha. Coś mnie tutaj bije. Mikrujemy. O, i znowu naładowałem sobie Overlord. A, już mam przyspieszenie do prędkości. Overlord oczywiście. Czy to inaczej by się tu chyba nie pojawił. Mamy też już trochę probek. Ustawimy je troszkę na rampę po zobaczy. Oczywiście ulepszenie zrobimy. W ogóle w StarCraft 2 ulepszenie, skrót do tego, żeby zacząć to ulepszenie, to jest G, a tutaj to jest W. Takie małe rzeczy, ale już po raz kolejny się pomyliłem. Mam nadzieję, że się przez te wszystkie kampanie nie odzwyczaję i że potem nie będę się w StarCraft 2 dla odmiany mylić. Będę się starać. Są dwie rampy, więc tutaj też ustanę kilkoma jednostkami. No tak jak tutaj mnie zakomunikowali, muszę przetrwać, więc trwam. Trochę tych probek potrzebuję. Ale już trochę ich też jest. Pamiętam, że w tej misji chyba sporo tego Tassadara przyjdzie. Co ja mówię? Feniksa. Oddziały Feniksa, bo tego nie ma, on dopiero się nam pojawi. Będziemy wszyscy łącznie tutaj razem atakować chyba. Oczywiście jednostki protosów mają to do siebie, że dużo kosztują, ale są silne. No, mietalisku. Naładowaliśmy energię sobie. Może sobie tutaj na chwilę wyjdę, zobaczę, co się dzieje. Trochę tego tutaj widzę, że jest. O, wow, naprawdę nie ma. Robię się dalej ulepszenia, w porządku. No nie mogę tutaj, widzę, chyba nigdzie zaekspować, także... 4 gateway to zazwyczaj jest tyle, na ile pozwala ekonomia na jednej bazie. Zresztą jak widzicie, zaraz to się nawet skończy wszystko, także... Nie ma co szaleć i dostawiać ich więcej. Ja chyba jeszcze mogę sobie zrobić. Znaczy nie wiem, czy zdążę, ale spróbuję zrobić jeszcze pancerz. No i czekamy powolutku sobie jeszcze na tego nas Feniksa. W międzyczasie się jeszcze tutaj przebiegnę, bo widzę, że jest creepy, więc pewnie jakiś sunken jest. Yeah.
No, widzę, że jakieś zabudowy tu są. Konkretne. Może jest to jakaś ekspansja? Tak wygląda na to, jakby tutaj miała być na górze. No, zapraszamy. No i proszę bardzo, co to mogę? Ale gazu nie widać. O, o panie, wyszedł ma tutaj bio. No i ładujemy się. W trakcie bitwy można to bez problemu robić. Widzicie, jak się ładuje elegancko. Także to się przydawało specjalnie też czasem. Ale to mówię, rzadko to ludzie używali. Na przykład jak chcieliśmy przy życiu Rivera utrzymać jakiegoś, to w sumie nie byłoby to takie głupie, które o tym pomyślę, żeby jak Rivery sobie stały, takie coś im zafundować. Oczywiście jeżeli chodzi o defensywę, bo w ofensywie trzeba było Rivery pakować do transportowca, bo one były strasznie wolne. Tylko tak można było nimi atakować. O wow, już się tutaj zakończyło wszystko. Ha, szybciej niż przewidziałem. Wow. Słabo. No dobra, trochę tego zrobiłem. Może coś z tego będzie. Jeszcze ulepszenie niech się zakończy. Znaczy ja tego bez Feniksa nie będę forsował, także spokojnie. Poczekamy na niego. To jest dopiero 81 limitu Protesa, także to tyle, to proby mogą zazwyczaj zajmować nam. Okej, jadę jeszcze te minerały, jak niech przyjdzie i wreszcie jakiś oddech złapiemy z tym wydobyciem. To jeszcze to się musi zbudować oczywiście. Tylko, że jeżeli chodzi o multi, to ja będę musiał chyba jednak przypisywać te Nexusy pod 0.9.8 i tak dalej. Z tego względu, że jak kiedyś grałem, to właśnie tak robiłem, a niektórzy programerzy pod piątkę bindowali tego w mainie. Tylko, że jak ich już jest kilka, no to jest problem. O, no i witamy. Jest Phoenix w dodatku z Riverami, także już chyba nic więcej do szczęścia nie było. O, wow! No właśnie, i o co chodzi z tymi Riverami. One są bardzo silne, zresztą widzieliście to zwłaszcza jak grałem z Ergiem. Są takie robalne, strasznie wolne, ale są bardzo silne. I o co tu chodzi? Im trzeba każdy pocisk osobno budować, skrót to jest R i mają 100 obrażeń, jak widzicie tutaj, no to jest masa. I one są niesamowicie przydatne, zwłaszcza na Zerga, tylko że no właśnie, te pociski sporo kosztują i w obecnej sytuacji jest to nieco problematyczne, ale spoko. Damy radę. 4. Ustanę sobie nimi tutaj. 4. Dobra, ty się wycofaj. Może Feniksa nie będę walczył, skoro go mam nie stracić. Muszę ci tak od frontu to sforsować już teraz. W sumie mogę, no. A tak, nie będziemy się bawić. Miałem ich rozpraszać, tych rozpraszam. Oczywiście staramy się w miarę możliwości migrować. No miazgę. Niestety odbudowywać tego, co chcę. Szczerze mówiąc, zapamiętałem tą misję trochę inną, że on naprawdę przysłał, znaczy przyszedł dużo większą armię, ten cały Feniks, a tutaj takie no, nie wiadomo co w sumie przyszło. Ale z Riverami to można by takie oblężenie długie prowadzić na tego Zerga, że nie ma problemu.
O, i to jest Cerebrate, 1500 życia, ale to będzie chwila, tak czy inaczej, bo... Dokładnie, widzicie jak to spada, jeszcze Rivery od siebie dołożył, także GG! Fajna gra, fajna misja raczej. Widzę, że Fenix zaatakował i teraz będzie patrzył, co się teraz stanie, czy się zerki wkurzą, czy o co chodzi. I się schowa, będzie obserwował efekty tego. No i GG.